Przyłucińskiego w budynku Waltosa. Od 2 miesięcy jest problem z oświetleniem, jest tam 12 lat. Raz one świecą, raz nie świecą. Wiem, że tam próby są podejmowane, bo tak zgłaszała spółdzielnia. Ale jeśli też nie, bardzo proszę w takim razie o interwencję, żeby te lampy po prostu świeciły, bo mieszkańcy zgłaszają taki problem. I 2 tematy nie są rzeczy. Panie Przewodniczący Rady, ponieważ dużo mówimy o tym, że Szpital Sanocki potrzebuje wsparcia finansowego, ja mam propozycję, bo takie zwyczaje istniały w poprzednich kadencjach, że radni deklarowali swoje kwoty ze swoich diet jako wsparcie finansowe. Proponuję, aby Biuro Rady przygotowało taką listę, kto z Państwa ma ochotę przy najbliższej wypłacie diet jakąś kwotę przekazać na wsparcie szpitala, to bardzo proszę. I 3 temat, już bardzo wiosenny, kwiatkowy. Chcę powiedzieć, że cieszę się bardzo, że Skarpa Miejska nasza, która w części należy w działki do miasta, w części do powiatu, jest regularnie utrzymywana ładnie. Już widać, tam jakieś rośliny rosną i nawet zakwitają. Ale jeśli chodzi z kolei o ulicę Kościuszki, która jest nie naszą ulicą, ale zostały zasadzone kiedyś, postawione piękne donice betonowe naprzeciw sądu. I tak przez 2 sezony te rośliny wyglądały ładnie. Ponieważ tam nie ma ręki fachowej ogrodnika, bardzo proszę, aby się właściciel tych donic zajął, bo miejsce jest reprezentacyjne w centrum miasta. Pięknie wyglądają te zieleńce koło pomnika Kościuszki, koło Banku PKO, a tutaj te donice, no takie bardzo zaniedbane rośliny, wymagają wielu zajęć. Raz na rok wystarczy je przypilnować, troszeczkę tam o nie zadbać. To tyle. Dziękuję. Jeżeli chodzi o radnych, chcę przypomnieć, że na początku kadencji prezes fundacji Szpital pan Paszak rozdał deklarację, niestety tylko 2 osoby wypełniły tę deklarację. Jeżeli Państwo, jeżeli taki wniosek jest, poproszę Panie z Biura Rady, żeby takie deklaracje po prostu były udostępnione w Biurze Rady i każdy z radnych, jeżeli będzie miał taką wolę, wziąć deklarację i zdeklarować. Myślę, że to w tym sposobem nie zgromadzimy za dużej kwoty. Ta druga dyskusja, która miała miejsce na komisji, czyli jakby apel o zbiórkę społeczną, mogłaby dać większy efekt. Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego. Należałoby pewnie ten temat podjąć. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, jedno krótkie pytanie do Pana Burmistrza. Była jakaś konferencja czy spotkanie, nie wiem jaki to miało oficjalny charakter, w Przemyślu dotyczące małych miast i miast średniej wielkości, że ma być jakiś taki budżet czy specjalne środki przeznaczane na tej wielkości miasta. Czy my coś o tym wiemy? Czy mamy tam szansę, żeby w tym jakoś partycypować, żeby z tego skorzystać? Bo to jest bardzo ciekawa propozycja. Ta konferencja była skierowana głównie do innowacyjności, jeżeli chodzi o przemysł w tym momencie. I my wierzymy w tym momencie, że niektóre firmy sanockie jakby no, pójdą tym tropem, bo też uczestniczyły. Natomiast jeżeli chodzi o miasto, no, nie mamy tutaj wielkiego generalnie wyboru, ale byliśmy, uczestniczyliśmy, mamy wiedzę i staramy się w tym wszystkim jakby odnaleźć. Jeszcze mogę dodać, że jesteśmy na tej liście 122 miast, które będą wsparte tymi środkami. Jest to około 2,5 miliarda złotych. A generalnie to jeszcze raz powtarzam, że tych inwestycji, które my moglibyśmy starać się o środki, to nie ma aż tak dużo. Natomiast tutaj jest dość mocno środki, które poprzez innowacyjność w różnych branżach przemysłowych mogą się starać firmy i ten temat sygnalizujemy, ale to już tak naprawdę zależy bezpośrednio od przedsiębiorstw, które by w tych środkach chciały brać udział i zgłaszały takie wnioski. Wraca tu Pan tradycyjnie. Cieszę się, że mamy coraz więcej zwolenników, którzy o to pytają na numer stron przy ulicy Wodzkiej. Dysponuję zdjęciami aktualnymi o poranku robionymi, jak to lustro jest niewidoczne, mogę tak udostępnić. No i chciałem zapytać, co z tym wnioskiem ostatnio zgłaszanym, żeby to lustro było podgrzewane. Dziękuję. Pan kierownik burmistrz deklarował, że podejmął ten temat w tym zakresie, czyli no, będzie to rozpoznawane, czy będzie wymagane zasilanie, czy załóżmy solarne. W każdym razie temat zostanie podjęty. Pan burmistrz deklarował, jeżeli będzie jakaś potrzebna pomoc z naszej strony, to my też deklarujemy. Mam nadzieję, że to na przyszły sezon, ten zimowy, zostanie.
zostanie zrealizowany. Były tam trzy wersje luster w zależności od odległości, więc to temat jest podjęty. Ja na ubiegłej sesji zadałem 5 pytań i chciałem tutaj panu burmistrzowi podziękować za odpowiedź na jedno pytanie. I podziękować za to, że w tym roku zostaną ustawione na ulicy Lwowskiej wiaty przystankowe. Natomiast pozostałe 4 odpowiedzi, panie burmistrzu, to chyba nie na moje pytania, tylko są odpowiedzi, a do nich ktoś pytania inny chyba zadawał, bo nie ja. Natomiast myślę, że o tym sobie porozmawiam jeszcze, bo to nie są odpowiedzi na pytania, które zadałem. Dziękuję. Ja tu chciałbym nawet w imieniu mieszkańców, nie tylko swoim, w jakiś sposób, żeby miasto wpłynęło na do powiatu odnośnie ulicy Trauguta. Jest ona w opłakanym stanie. Oczywiście wiadomo, że to nie jest nasza ulica i prawdopodobnie nie będzie robiona. To by należałoby w jakiś sposób wyremontować. Najbardziej tu przy ogródku jordanowskim jest okropne. Okropne dziury są, studzienki się zapadają i potem tam przy wylocie od Sierakowskiego do skrzyżowania. Tam są okropne dziury. Jeśli by to burmistrz mógł jakoś w jakiś sposób zainterweniować, żeby to zrobić, bo jest byle jak. Dziękuję. Chciałem się ustosunkować, bo tak byłem bardzo zdziwiony, że tutaj pan radny powiedział, że były nie odpowiedzi na jego pytania w tym momencie. No ja podtrzymuję, że na wszystkie 5 pytań, które pan radny wnioskował, ja odpowiedziałem i no, nie chcę tutaj już dyskutować na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o Trauguta, proszę państwa, to jest dyskusja, to co my mamy robić na Trauguta, czyli oświetlenie i chodnik będziemy robić, natomiast generalnie pozostałe rzeczy, interwencja, jeżeli chodzi o starostwo, to jest interwencja bezprzedmiotowa w tym momencie. My dość dużo interweniujemy, żeby te drogi dosprzątać i tak dalej. No tutaj pani radna zasygnalizowała te donice w tym momencie, które tam stoją i też pewnie zasygnalizujemy. No i tyle. Natomiast no nie mamy jakby elementu przymuszenia albo no jakiegoś, żeby ta droga Trauguta była robiona. No tak poszło, że droga rzeczywiście, no czekamy na decyzję końcową, zobaczymy co będzie po przetargach. Wiemy, że te przetargi oszczędności wielkich nie przynoszą. Gdyby przynosiły takie, jak były w zeszłym roku, to istniałaby szansa, że ta droga by weszła jeszcze w realizację. A tutaj no, z dużą dozą prawdopodobieństwa popatrzymy na te wszystkie przetargi, które tam są, jeżeli chodzi o powiaty i zobaczymy, jak się przesunęła ta droga Trauguta. Jeżeli będzie jakaś możliwość blisko, że już będzie tej realizacji, to będziemy jeszcze czekać, a jak nie, no to będziemy przesuwać środki finansowe na inne inwestycje drogowe, które w tej naszej kwocie są dość duże, bo proszę pamiętać, że tam było 117 tysięcy na oświetlenie i w sumie 600 tysięcy na inne rzeczy chodnikowo-drogowe.